Cześć wszystkim, ja jestem Flotar, to jest drugi film z gry Slime Rancher i powiem wam, że nie mogłem się doczekać, aż w końcu sobie odpalę właśnie gierkę. Znaczy w ogóle jej nie wyłączyłem po pierwszym odcinku, mówię, poczekam na wasze komentarze, mówię, nie, nagrywam od razu drugi film. Także to znowu jestem ja na mojej pięknej farmie slime'ów i wybudowałem sobie ogród, pozbierałem troszeczkę pieniędzy i zebrałem takiego slime'a. Zobaczcie, to jest kamienny slime. I on bardzo lubi warzywa i potrafi też mnie zaatakować, z tego co widzę. To nie jest przyjazny slime. To nie jest przyjazny slime, przyjazny glutek, także łapka w górę, jeżeli chcecie oczywiście więcej odcinków z tej gry. I możemy sobie tutaj, z tego co rozumiem... Aha, będzie nam rosła marchewka po prostu. Okej, zobaczymy, jak szybko ta marchewka tak naprawdę rośnie. O kurde, ja się nie spodziewałem, że to będzie aż takie szybkie. Kompost, make us always maximum harvest. Dobra, zobaczymy tutaj, co będą rosły dwa razy szybciej, bo właśnie, pewnie napisaliście mi komentarze, ale ja już to jakby zanim wy to napisaliście, to ja już to wiedziałem, że trzeba po prostu zatroszyć się też o farmy, żeby moje slimy miały co jeść. Także spokojnie. Będziemy musieli powoli po prostu, powoli sobie poczekać. Mogę już te... Aha, musimy poczekać po prostu, aż te marchewki urosną. Przy okazji sobie nakarmimy tymi marchewkami. Zobaczymy, czy się cena zmieniła tego podstawowego surowca, czy on... Nie, nadal kosztuje 7. Dość słabo. Oczywiście mam, jak widzicie, bardzo dużo slimów przy sobie. Czekajcie, pęk, weźmiemy sobie ten i zobaczymy, au, wow, czy mogę je połączyć ze sobą, to, bo to mnie bardzo ciekawi, czy na przykład one się połączą w nowego, jeszcze lepszego slajma, bo rozumiem, że on na przykład lubi warzywa, ten slajmik. Dobra, wiecie co, ja powinienem za chwilę mieć jakieś marchewki, w sumie spróbujemy je trzymać w jednym miejscu i one lubią mięso, a jeżeli lubią mięso, no to będziemy pewnie musieli im załatwić kurczaczki. Były takie malusieńkie kurczaczki, to także ja się tym wkrótce zajmę. No, wolno rosną. Myślałem, że będą troszeczkę szybciej rosły te marchewki, ale chyba będzie trzeba po prostu kupić też drugą farmę i wtedy zobaczyć, jak to pójdzie. Strzelmy sobie. Dobra. Zawsze 7 kasy, znaczy 7 kasy, chyba 21 pieniążków teraz zarobiłem. Idziemy sobie pozbierać marchewki i zobaczymy, jakiego jeszcze fajnego slajma mamy. Zastanawiam się też, dlaczego mapa mi się nie chce odblokować. W tym sensie, wiecie, już byłem, zwiedzałem niektóre tereny, a nadal nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniło pod tym względem. Czyli, że żeby mapa mi po prostu urosła. Dobra, weźmy sobie, pozbierajmy owoce. Z tego co widziałem, to te owoce będą powoli rosły. Także trzeba po prostu robić taki obchód, zbierać po prostu wszystko to, co wyrosło. I o, nawet takie malusieńkie marchewki mogę zbierać, okej. Spoko. Widzicie, tutaj owoce dopiero rosną, także ich nie możemy zebrać. Ale tu widzę, że dorodne marchewki już były gotowe. I tu są kurczaczki, przynajmniej teoretycznie powinny być kurczaczki. Zajrzyjmy sobie jeszcze w pewne miejsce, bo wydaje mi się, że tutaj coś powinno być fajnego. Tak, są owoce. Są owoce i już rozumiem, dlaczego napotkałem tego dziwnego slajma. To jest połączenie właśnie tego jakby kamiennego, znaczy to nie jest kamienny, tego szarego slajma plus tego zwykłego różowego. To już się domyśliłem sam. No, w pierwszym odcinku jeszcze nie miałem takiej wiedzy, jaką posiadam teraz. Pewnie w trzecim odcinku jeszcze czegoś nowego się dowiem, ale wróćmy sobie, zobaczymy, może marchewki już mi wyrosły, może będę mógł... Właśnie, muszę nakarmić na pewno rock slimy, bo one, ich surowiec będzie warty o wiele więcej niż tych zwykłych, podstawowych slajmów i pewnie to jest jakby klucz do sukcesu, że trzeba te slajmy czy tam glutki mieszać między sobą. Czy mamy już marchewkę do wyrwania? No nie, cały czas rośnie. Spoko. Myślałem, że rock slime'ów już nie ma. Dobra. I mamy. Co tu się... Nie, 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 ja też wam dam. Spokojnie. Jezu, co tu się... Co tu się właśnie odwaliło? Okej. Ała, proszę mnie nie bić. Tu, zobaczcie, one się zaczęły klonować. Znaczy, zaczęły się rozmrażać między sobą. I powstał naprawdę młyn. Mamy młyn slajmowy. O kurde. Nawet nie wiem, jak to skomentować, to co się tutaj... to co się tutaj dzieje. Dobra, chce ktoś jeszcze marchewkę? A wy też chcecie? Proszę bardzo. Naprawdę, dam wam to jedzenie, ale nie róbcie niczego głupiego. Ja bym chciał ten surowiec. Okej, mam rok.
Lord. O nie! O nie, 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 nie. To jest zły slime. Dobra, to jest zły slime, ja wiem, czego można się po nich spodziewać. Wypierdzielaj mi stąd. Powiem wam, że moja farma została zaatakowana. Moje rancho. Dobra, idźcie sobie. O kurde, nie wiem jak się tego pozbyć jeszcze. Jeszcze niestety się nie dowiedziałem takich rzeczy. Okej, te glutki mogę zbierać? Dobra, mam nadzieję, nie, sytuacja nie jest opanowana. Cały czas się dzieje, czyli jeżeli pewnie pomieszamy złe typy tych glutków, to wtedy może się stać naprawdę niefajna rzecz. Powiem wam, że nie wiem, czy ta farma w ogóle, znaczy, czy ta farma, czy to jest do odratowania. Co tu się właśnie stało? Nie spodziewałem się czegoś takiego. A, dobra, wypierdzielaj mi stąd. One się cały czas rozmnażają. I one są złe, tak? Tar slime. O kurde, ja myślałem, że mogę je jakoś rozbić. Bijcie się między sobą, ratujcie! Co tu się dzieje? To jest drugi odcinek dopiero, a mój świat już został zniszczony doszczętnie. Nie, no, naprawdę, tar slime. Okej, on jest slime, meat, a i rancherów. Ale ciekawe, czy ja mogę stworzyć sobie z nich jakąś tą. Czy mogę je po prostu trzymać, nie? Dobra, pozbierajmy sobie tutaj. Udajmy, że wszystko jest ok. Udajmy, że wszystko jest ok, tak jak być powinno. Ja sobie po prostu tutaj zbieram surowce. Tak na spokojnie, dobra. Nie wiem, co mam zrobić. Naprawdę nie wiem, co mam zrobić teraz. Dobra, troszkę hajsu zbierane. O, moja plantacja nadal jest. Super. Nie niszczcie mojej plantacji. Dobra, co powinienem zrobić w takim... w takim przypadku. Tam w ogóle co się dzieje? Nie ma dużo tych slajmów, nie? Dobra, weźmy sobie... Niech one się tam nawzajem wybijają. Czekajcie, czy... Aha, okej, okay, czyli z tych małych glutków nie powstaje nowy glutek. Tutaj też mamy parę slajmów, spokojnie. Ja sobie to pozbieram tutaj. Bez żadnego problemu. Chcesz marchewkę? Spoko, weź sobie marchewkę. Pójdziemy sobie tutaj sprzedać co nieco. Dobra, trzeba będzie niestety farmę odbudować. No, jeden zły ruch. Zobaczcie, jeden zły ruch i trzeba tak naprawdę zaczynać od samego początku. Chcę sprzedać w końcu te kamienne. O kurde, idź sobie. Idź sobie, ja nie chcę z wami mieć nic wspólnego. Zobaczymy po ile to jest. Czy to jest 22? Tak, 22. Kosztuje taki kamienny. No, powiem wam, że farma kamiennych slajmów byłaby naprawdę fajna. Gdyby nie to, że... No kurde. Gdyby nie to, że po prostu źle je jakoś skrzyżowałem ze sobą i teraz... Mogę je wyrzucić sobie poza mapę? Mogę je poza mapę wyrzucać, dobra. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Pyk. Pyk. Dobra, który jeszcze? Jest tu jakiś jeszcze? Który ma problem? Zobaczmy jak to wygląda. Chyba został ostatni. Co tu się... Okej, okay, on wybuchł po prostu? Tak sam z siebie? Dobra, nie to, żeby mi to przeszkadzało, czy coś, po prostu... no nie spodziewałem się, że to będzie aż taki pogrom. No... Kompletnie się nie spodziewałem. Dobra, marchewki nie mogę dać, czyli co, marchewka cały czas będzie tutaj rosła po prostu nowa? Zobaczymy, czy mogę coś kupić. Okej, okay, czyli to będzie przerażało slajmy. Będą szybciej rosły. My always maximum harvest. A, czyli po prostu będą rosły zawsze takie jakby pełne. Nie wiem jak to jakby przetłumaczyć. Wiem tylko, że straciłem po prostu wszystkie slajmy. Ale przynajmniej czegoś się nauczyłem, nie? Zawsze to jest tak, że uczymy się na błędach. Wiem na przykład, że chcę mieć tylko teraz rock slajmy. Rock slajmy to jest to, czego potrzebuję aktualnie. Ty lubisz marchewki? Okej, okay, no teoretycznie lubisz warzywa, także dawaj mi. Chcę? Dawaj, jedz te warzywa, gościu. Proszę. Dobra, idę sobie po rock slime'y, biorę tylko i wyłącznie rock slime'y, nic więcej. Tu w ogóle jaki młyn jest. Dobra,
Dobra, spokojnie, spokojnie. O, one się tutaj zaczęły mnożyć. Fajnie, ale my tylko idziemy po rock slimy. Po nic więcej. W ogóle zniknęły te złe. Nie mam pojęcia, co się dokładnie z nimi stało. Nie to, żeby mnie to jakoś bardzo interesowało, bo oczywiście fajnie, że ich nie ma. Ale kurde, jednak, co tam jest? Ty, tam jest jakiś slime ogromny. W wodzie też pewnie są jakieś slimy, nie? Dobra. Tutaj mamy kamienne slimy. To od razu sobie pozbieramy. Je, tylko i wyłącznie je będę zbierał. Żadnych... O, co to jest? Aktywuj. A, mapę sobie odkryłem. Dobra. A czy mogę się teleportować jakoś? Nie, myślałem, że wiecie. Będzie coś takiego jak szybka teleportacja. Mamy kurczaki. Wiem, że jakieś slajmy jedzą mięso, to właśnie właśnie kurczaczki. Czekajcie, chyba wyjecie mięso. Nie, wyjecie owoce. Okej, w sumie ja was tutaj zostawię. I pozbieram sobie owoce. No i mógłbym sobie w sumie drugą farmę zrobić z owocami. To mógłby być dobry pomysł. I właśnie zauważyłem, że znowu jest atak złych slajmów. Dobra. Jeszcze jednego sobie weźmiemy tego. Tutaj mamy jakąś wskazówkę. Okej. Czyli mamy po prostu jaskinię, w której będą niebezpieczne slimy, które chcą zrobić mi krzywdę i z którymi ja chyba nie chcę przynajmniej teraz jeszcze walczyć. Okej, ale wiem już tam, że są niebezpieczne slimy. Spoko. W sumie sobie to wyrzucę. Dawać mi marchewki. Niczego więcej nie potrzebuję od was. Okej, tu się oczywiście zło namnożyło. Możemy sobie przejść tą rurą troszkę dalej. W sumie pójdziemy sobie na wycieczkę. Czemu nie? Ty, jakoś tak cicho się zrobiło, nie? I bezpiecznie. Okej. Tam też są. A, to są te slajmiki. One jedzą mięso. A nie, czekajcie. Są kamienne. Dobra, dawać mi wszystkie kamienne slajmy. Ja chcę wrócić i mieć 20 slajmów. O! Jakaś fontanna. Dobra. Kamienne slajmy. Szybko, szybko, szybko. O kurde. Pyk. Czwórka. Pozbierajmy sobie. Co tylko możemy. I za chwilę będziemy wracali. Dobra, 7 rock slajmów. Dash boots. Visit upgrade shop. Okej, upgrade shop. Gdzie jest upgrade shop? Nie mam pojęcia, gdzie jest upgrade shop. Wiem tylko, że trzeba wrócić do domu, założyć plantację rock slime'ów i oczywiście w międzyczasie unikać tego, co tutaj się stało. Kurde, ile to jest... Zastanawiam się cały czas, czy można zrobić plantację właśnie tych złych slime'ów. Czy jest to w ogóle wykonalne? Bo one zjadają niby wszystko. Ale teoretycznie nie wyglądają aż tak groźnie, nie? Można by było nad nimi jakoś tam zapanować. I fajne jest to, że one się same jakby... same się rozmnażają. To też jest dodatkowy plusik. Okej, mam jakieś marchewki. Nie, marchewek nie ma. Tutaj widzę, że jest spokojnie przed domem. Fajnie, bardzo się cieszę. Dobra, bierzemy rock slimy i bierzemy się też do pracy, bo... O, w ogóle mam maila. Będę musiał za chwilę go odczytać. Okej, rock slime. Myślałem, że on ma takie czerwone oczy. Dobra. Nie bijcie się ze sobą. Proszę, marchewki dla was. Wy tylko mi musicie dawać surowiec. Nic więcej od was naprawdę nie potrzebuję. Weźmy sobie jeszcze tego slajmika. I chyba... Chyba są najedzone, prawda? Mam nadzieję, że one nawzajem nie będą się też zabijały. Aktywuj. Niech wessa mi cały surowiec. Marchewki też sobie wezmę do ekwipunku. Okej, one są takie średnio agresywne. Dobra, idziemy sprzedać. Mamy 8 i jeszcze 4 te do sprzedania. Znaczy 3 w sumie. Dobra, zacznijmy sobie od tych. 17 kasy. I te 25. Uhu, dobra, zarobiłem sobie dość dużo hajsu. Możemy sobie kupić... Marchewki cały czas tutaj niby rosną. Dobra, kupmy sobie drugi ogród. I weźmy te owoce. Ale ładnie to wygląda, nie? I w sumie mógłbym tutaj coś jeszcze dokupić. 500 to kosztuje, kurde. A, ja muszę nawodnić? Czekajcie, jak ja mam nawodnić to?
Bo to chyba wygląda jakby po prostu nie były te roślinki za bardzo nawodnione. Dobra, chce ktoś marchewkę? Bo w sumie potrzebowałbym już surowców dość dużo. Zastanawiam się, jaka mieszanka dokładnie wywołała ten efekt, że one zmieniły się w tego szarego slajma. No, bo to na pewno był ten rock slime połączony z jakimś innym. W sumie za bardzo nie chcę tego testować teraz. Wiem, że po prostu ulepszyłem sobie moją farmę. Farmy slajmów i teraz są same kamienne, także każdy jest zadowolony. Co to jest? Water tank! Dokładnie. Dokładnie tego chciałem. Jetpack! Dobra, water tank. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Piątka. Jak ja mam zebrać wodę? No niby jest tu wszędzie woda, ale... Jak ja mam zebrać wodę? Czekajcie. To jest coś, do czego jeszcze nie doszedłem, jak się zbiera wodę w tej grze. Bo jeżeli wskoczę pewnie do tego, do wody, no to później z niej nie wyjdę. Water tank. Może gdzieś tu jest napisane. Water tank. Sold out. Mogę to sprzedać. Dobra, F1 to jest basic player, working health. Resources, carrot, bla bla bla, ranch. Okej, okay, ward. No, o, slime sea. Mhm, aha, czyli to jest po prostu... Zobaczcie, ile w ogóle tych slime'ów jest. Tar! Ale chyba da się je... No, da się pewnie je hodować, tylko po prostu bym musiał im dostarczać cały czas nowe slime'y. Ale mam teraz... rozkminę, w jaki sposób zebrać wodę. To nie powinno być trudne. Ja wiem, że to nie powinno być trudne. Zobaczcie, pod piątką jakiś zbiornik wodny powinien tutaj być. Wiecie co? Ja się prześpię może. Mamy maila. Welcome to Ranch Exchange. Aha, czyli będziemy mogli sobie po prostu sprzedawać różne rzeczy. Spoko. I wiecie co? Spróbuję wskoczyć do wody. To jest głupi pomysł, bo na 99% to nie zadziała. Jestem nawet pewien, że na 100%. No bo tutaj nie ma... Widzicie? Nie ma wejścia z powrotem. Chyba, że w ten sposób to się zbiera. Nie, kurde. Muszę poszukać jakiegoś zbiornika wodnego. Może tam był. No ja nawet nie zauważyłem tego. Dobra, bo widzicie? Nie chcą mi rosnąć tutaj te wszystkie rzeczy, bo po prostu nie są podlane. Także zaraz się tym zajmiemy. Może tutaj jest woda? Gdzieś? Gdzie nie gdzie? Albo, jeżeli wiecie, wy już pewnie wiecie, gdzie jest ta woda dokładnie. Dla mnie to jest... Okej. Okay. Czyli znalazłem jakąś tajną miejscóweczkę. Co to jest? Treasure pod is locked. A, to jest woda! To jest źródło wody! No dobra, nie było to jakieś bardzo trudne. Ale tak trudne, żebym nie wiedział, że to może być rzeczywiście źródło wody. Okej. Okay. I teraz pytanie, jak ja mam tam wskoczyć z powrotem? Kurde. Dobra, tu jest w ogóle jakiś duży slime. I on jest taki przyjaźnie nastawiony, nie? Zobaczcie, jaki Pink Gordo. Chcesz? Proszę bardzo. A, jeszcze jedne... Ej, nie mówcie, że on będzie cały czas rósł. Jaki zadowolony, no. Mógłby mi coś dać w zamian. Naprawdę? Ja mam go karmić i tyle i nic od niego nie dostanę w zamian? Okej, może tak to działa rzeczywiście. Trudno powiedzieć. Wróćmy sobie do domu, już z wodą. Ale będę musiał znaleźć jakieś źródełko, które jest troszkę bliżej mojego domu. I wiem też... że będzie problem dostać się na górę. No, bo po ścianach nie mogę wejść. Dobra. Czyli muszę znaleźć teraz szybko jakieś przejście. Okej. Tam tu jest źródło. Dobra, możemy sobie coś tutaj przy okazji pozbierać. Czemu nie? Aha, czyli to jest tutaj, w tym miejscu. Dobra, to nie jest daleko aż tak.
spoko. I idziemy wodą sobie już podlać. I tak będę musiał pozbierać sobie 500 pieniędzy. Czy tam 400 chyba kosztowało, albo 500, żeby po prostu było automatyczne nawadnianie. Nie mam miejsca na marchewki, więc... Ej. Ja rozumiem. Dobra, chcecie mi dać surowiec, spoko. Ale ja i tak potrzebuję marchewek. Dobra, idziemy podlać. Ale kurde, tutaj nie widzę źródełko, chyba że gdzieś jest w bazie. A jeszcze tego nie zauważyłem. Dobra, piątka. No dobra. Powiedzmy, że okej. Dobra, niech tak będzie. Mi to nie przeszkadza, że jednak woda nie była potrzebna. Chyba. Dobra. I kto chce marchewki świeże? Proszę, marchewki sobie zjedzcie. I oczywiście owoce musimy też zerwać. Zobaczcie, ile owoców na takim jednym drzewku. No, te farmy są bardzo opłacalne. Czyli my na początku, wiecie, zajmiemy się farmą, ulepszymy sobie na maksa jedną farmę, żebyśmy już mieli stałe źródło jedzonka. Okej. I woda? Dobra. Czyli może dopiero jak ta ziemia się zmieni na jakiś inny kolor, to wtedy będę mógł cokolwiek tutaj zrobić. Wciśnijmy sobie E. Coś ciekawego. 8. No, w sumie jest okej. Dobra, przy okazji sobie pójdę to sprzedać, bo i tak nie mam miejsca. Czekajcie, kurde, bo to mi nie da spokoju. Pewnie są jakieś lepsze sposoby na zarabianie, typu, nie wiem, pójście na jakiegoś takiego slajma, który jest jeszcze... z którego wypadają jeszcze jakieś lepsze przedmioty. Ale na razie, wiecie, chcę na spokojnie sobie pograć. Nigdzie mi się nie śpieszy. O, tu są jeszcze dwa rancha. W ogóle bym musiał to pobudować, a na razie się po prostu zająłem tylko i wyłącznie rozbudową farmy. I co to jest? Może tu się wodę zbiera? Nie. Dobra, ale gdzieś musi tu być źródło. Jestem po prostu przekonany, że na farmie musi być gdzieś źródełko. Zobaczmy, co to za miejsce. Bo tu mnie jeszcze nie było. I to jest tutaj. Aktywne laboratorium. 10 tysięcy. No i oczywiście nie możemy tam przejść, bo laboratorium jeszcze nie mamy. Okej, czyli trzeba będzie dość dużo tych slajmów pozbierać sobie. Okej, one się bawią. Chce ktoś marchewkę? Music High Walls. Autofeeder. Aha, to autofeeder też by się przydał. Problem jest taki, że tak naprawdę tutaj wszystko się przydaje. Wszystko, o czym sobie pomyślisz, to od razu tak, kurde, to też się przyda, to też się przyda, to też się przyda. No i później nie wiadomo tak naprawdę, co warto zbierać, a co nie. Także co, moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Teraz już poczekam na wasze komentarze. Opublikuję te filmy, zobaczę, co sądzicie o tej grze, czy wam się w ogóle podoba, czy też nie. Dla mnie jest bardzo przyjemna, przyjemnie się w to gra. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!